naszym cywilizowanym świecie setki milionów ludzi nie ma domu. Ludzie żyją na ulicach jak bezpańskie psy. A miliardy ludzi na świecie przeżywają w strasznych warunkach. Do tej liczby dochodzą dziesiątki milionów uchodźców rocznie. W miarę nasilania się klęsk klimatycznych liczba ludzi bezdomnych będzie szybko rosła. O ludziach dotkniętych kataklizmem wszyscy zapominają. Oni miesiące, a nawet lata po katastrofach, nadal żyją bez pomocy w trudnych, nieludzkich warunkach. Jak to mnie dotyczy? Zapytasz. Bezpośrednio. W okrutnych warunkach konsumpcyjnego formatu i narastającego kryzysu klimatycznego masz tylko dwa wyjścia. Albo zostaniesz na ulicy, albo ci, którzy zostali bez dachu nad głową, przyjdą do twojego domu. Dlaczego pozwalamy, by tak się działo, skoro dysponujemy nowoczesną technologią? Przecież istnieją już rozwiązania, dzięki którym można szybko zapewnić ludziom mieszkania. Na początku epidemii w Wuhanie Chiny były w stanie zbudować szpital na 1000 łóżek w ciągu zaledwie 10 dni, stosując technologię budownictwa modułowego. Kilka dni później zakończono budowę drugiego szpitala. Proces budowy można było oglądać na żywo w telewizji. Wcześniej, w 2003 roku, podobny szpital do leczenia SARS zbudowano w Pekinie w ciągu zaledwie 7 dni. W Indiach w 2012 roku pobito rekord w budowie stabilnego sejsmicznie 10-piętrowego budynku w ciągu 48 godzin. W 2021 roku w Chinach 10-piętrowy dom został wzniesiony w ciągu zaledwie 28 godzin i 45 minutach. Małe, samodzielne jednostki modułowe były produkowane w fabryce. Po zmontowaniu podstawowej konstrukcji specjaliści zainstalowali w budynku wodę i elektryczność. Wieżowiec został wykończony i w pełni umeblowany. W portfolio chińskich deweloperów znajduje się doświadczenie w budowie 30-piętrowego, 5-gwiazdkowego hotelu w ciągu 15 dni oraz 57-piętrowego wieżowca w ciągu 19 dni. Już od 4 lat istnieje technologia produkcji domów składanych. Linia montażowa wytwarza konstrukcje składane o powierzchni około 35 metrów kwadratowych. Ich złożenie zajmuje tylko 48 minut, nie godzin. Minut. Właściciel musi postawić tylko sofę, ponieważ instalacje wodno-kanalizacyjne, meble kuchenne i sprzęt AGD są już zawarte w pakiecie. Domy są ognioodporne, mrozuodporne, wodoodporne i odporne na huraganowe wiatry. Technologia druku 3D pozwala w ciągu zaledwie 1 lub 2 dni zbudować domy o różnej wielkości i kondygnacji. Domy te są niedrogie, a ich przygotowanie do zamieszkania trwa zaledwie kilka tygodni. Do drukowania ścian drukarka 3D może wykorzystywać materiały budowlane z obszaru, na którym działa. Są to m.in. mieszanka betonowa, piasek, kamień, a nawet popiół wulkaniczny. Domy są odporne na trzęsienia ziemi. Już w 2014 roku chińska firma zaprezentowała domy zbudowane za pomocą technologii druku 3D, których koszt wyniósł nieco ponad 3000 funtów szterlingów. Rok później firma udoskonaliła technologię i wydrukowała 5-piętrowy dom. Taka technologia mogłaby zapewnić mieszkanie wszystkim ludziom, jednocześnie chroniąc ich życie i zdrowie. Jednak w społeczeństwie konsumpcyjnym pierwszym pytaniem nie jest to, jak uratować życie, ale jak na tym zarobić. W społeczeństwie konsumpcyjnym zostajesz sam ze swoimi problemami. W rzeczywistości nikt się o was nie troszczy. Nadszedł czas, aby przejść od społeczeństwa konsumpcyjnego do twórczego. W społeczeństwie twórczym życie każdej osoby jest ważne. Życie ludzkie jest jego podstawą i fundamentem. Dlatego technologie są wykorzystywane dla dobra życia, a nie dla zysku. I są przeznaczone wyłącznie do poprawy jakości życia człowieka. Jak widać, technologie, które mogą zapewnić każdemu człowiekowi dom, już istnieją, ale warunki konsumpcyjnego formatu nie pozwalają na ich wdrożenie. Jedyne, co można zrobić, to zmienić ten format na twórczy. Ponieważ twórcze społeczeństwo gwarantuje bezpieczeństwo każdej osobie, a więc zapewnia ludziom wysokiej jakości i komfortowe warunki mieszkaniowe. Powiedzcie o tym wszystkim, a wtedy szybko zbudujemy twórcze społeczeństwo.